jeszcze raz. No. Mogę? Już? No. Teraz? No. Witam wszystkich jodowców. Jesteśmy, tak powiem, na prawdopodobnie na ostatnim, ale zarazem pierwszym przystanku pozyskiwania gołębi w Ameryce. Tutaj za sprawą Zbyszka Szuby, że tak powiem, przyjechałem do Ameryki. Tutaj były pierwsze badania u kalęby wykonane w Ameryce. Także panowie, bardzo wam dziękuję za gościnę, za przyjęcie i powiem tak, jeżeli ktoś nie był w Ameryce i myśli, że Ameryka jest zła, to albo tu nie był, albo on jest zły, ale nie, że tak powiem, nie do tego zmierzamy. Tutaj odzyskaliśmy od kolegi Zbyszka Szuby i od kolegi Kalęby gołębia na ludzki gest. Gołąb jest bardzo wybitny, ale o tym gołębie może opowiedzą koledzy. Zbyszu, parę słów. Tu. A, witam wszystkich kolegów, koleżanki w kraju. Chciałem troszkę powiedzieć o tym gołąbku. W tamtym roku z Klaudkiem Kalębą ja zakupiłem gołąbka samczyka od Zygi Waligura, który był piąty najlepszym asem Ameryki. A kolega miał samiczkę, co wylatała szóstą, szósty najlepszy as Ameryki. I to parowanie sparzyliśmy razem. Wyszedł taki gołąbek o numerze 11924, Chicago 2019. Jest to troszkę późny gołąbek na trzecim piórku. Raczej średni gołąbek. Także połączyliśmy, co chyba mieliśmy najlepszego tutaj w gołębniku. No i coś tu kolega Klaudek powie więcej o tym gołębiu. No nic, też witam również wszystkich, a hodowców z Polski, no rewer skąd tam. Dziękujemy Tomkowi też zawsze za pomoc. Tu muszę dołączyć. Kiedy przyjechał, zawsze nam pomógł, zbadał przed gołębiami, pomagał mi dużo. Za to mu dziękujemy, ale nawiązuję z powrotem do tych gołębi. Tu mamy te certyfikaty, jest piąty, szósty as Ameryki. A między innymi to jest linia tam Dame Peregry, wszystko, ale to jest po imbredzie prawie Figo plus, a tam to jest tak samo, połowa Figo. Połowa Figo, to almost jest Figo. A no jak te gołębie latały, możemy powiedzieć, no koeficjenty to były poniżej 1%, czyli 0,869, samczyk, samica 916, także super latała i lubiała boczne wiatry i podwiatr. Także zapraszam do licytacji, naprawdę gołąbek moim zdaniem jest bardzo godny uwagi. No, drodzy panowie, nie wiem czy przebijecie, bo ja też go będę licytował. Także dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do licytacji. Tak i panowie, wam też dziękuję za ofiarowanie tego gołąbka. No, także sami dziękujemy, pozdrawiamy i... Mamy nadzieję, że spotkamy się w Polsce. Ojej.